Dobry wieczór. Szczęść Boże, dzień dobry. Moi kochani, serdecznie Was witam w naszym środowym spotkaniu, w naszym spotkaniu z kompletą. Zapraszam do tej wspólnej pięknej wieczornej modlitwy Kościoła. Nie marnujmy czasu, tylko się modlmy. Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie pośpiesz ku ratunkowi memu, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Moi drodzy, jak zawsze w te środy Wielkoposne robimy sobie rachunek sumienia, który jest podsumowaniem ostatniego tygodnia od ostatniej środy naszych zmagań wielkopostnych, czyli przemyślcie. co się udało z różnych postanowień, co się nie udało. Jeśli ich nie ma i właśnie tego słuchasz po raz pierwszy w Wielkim Poście i sobie myślisz, o matko, już tyle tygodni minęło, a ja jeszcze nic, to może warto o jakiejś konkretnej robocie pomyśleć. Czyli podsumujmy ostatni tydzień w tym rachunku sumienia. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Nim kres nadejdzie jasności, błagamy, Stwórco Wszechświata, byś nas otaczał opieką i chronił w swojej dobroci. Niech serca nawet uśpione przez sen czuwają przy Tobie, a kiedy zbudzi je zorza, niech Ciebie wielbią z weselem. Niech ciało zdrowiem się cieszy i duch gorliwość odnajdzie, a Ty swym światłem przenikaj głębokie nocy ciemności. Ospraw to, Ojcze Najlepszy, przez Syna Twego Chrystusa, co z Tobą w ducha jedności króluje w blasku na wieki. Amen. Boże, bądź moim obrońcą i warownią, która ocala. Panie, do Ciebie się uciekam, niech nigdy nie doznam zawodu. Wybaw mnie w sprawiedliwości Twojej, nakłoń ku mnie Twego ucha. Pośpiesz, aby mnie ocalić. Bądź dla mnie skałą schronienia, warownią, która ocala. Ty bowiem jesteś moją skałą i twierdzą, kieruj mną i prowadź przez wzgląd na Swe imię. Wydobądź z sieci zastawionej na mnie, bo Ty jesteś moją ucieczką. W ręce Twoje powierzam Ducha Mojego, Ty mnie odkupisz, Panie, wierny Boże. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Boże, bądź moim obrońcą i warownią, która ocala. Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, o Panie, wysłuchaj głosu mego. Nachyl swe ucho na głos mojego błagania. Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, Panie, któż się ostoi? Ale Ty udzielasz przebaczenia, aby Ci zeczcią służono. Pokładam nadzieję w Panu, dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie, dusza moja oczekuje Pana. Bardziej niż strażnicy poranka, niech Izrael wygląda Pana. U Pana jest bowiem łaska, u Niego obfite odkupienie. On odkupi Izraela ze wszystkich jego grzechów. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Z głębokości wołam do Ciebie, Panie. Fragment z Listu do Efezjan: Nie grzeszcie, niech nad Waszym gniewem nie zachodzi słońce, ani nie dawajcie. Miejsca diabłu. W ręce Twoje Panie, powierzam Ducha Mojego. W ręce Twoje Panie, powierzam Ducha Mojego. Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny, powierzam Ducha Mojego. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. W ręce Twoje Panie, powierzam Ducha Mojego. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu na zasłanie, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Módlmy się. Panie Jezu Chryste, cichy i pokorny, dla Twoich naśladowców jarzmo, które nakładasz, jest słodkie, a ciężar lekki. Przyjmij nasze dążenia i prace w tym dniu spełnione i odnów przez odpoczynek nasze siły, abyśmy mogli lepiej Tobie służyć, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód, racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza. Pocieszycielko nasza. Z synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. No to, kochani, możemy spokojnie zasypiać, możemy pomodleni, pobłogosławieni oddać się Panu Bogu. W ten sen niech on nas budzi jutro, jeśli chce. Jeśli chce nas zabrać, niech nas zabiera. Kochani, bardzo was ściskam, bardzo się cieszę z kolejnego spotkania i zapraszam na jutro na. Pustyniaki, na inne rzeczy. Jest chyba jakaś szansa, że jutro będzie też vlog, to zapraszam, chociaż nie wiem na pewno, ale mam nadzieję. Tak czy siak, do zobaczenia na Languście w różnych naszych spotkaniach. Miejcie się proszę najlepiej na świecie z Bogiem.